W tym odcinku pokażemy Wam nigdy niedokończony kompleks sportowo-rehabilitacyjny znajdujący się w jednym z podopolskich miast. Budowę tego obiektu rozpoczęto w latach 80., a w skład kompleksu weszły nie tylko baseny o długości 50 i 25 metrów, jak również hala sportowa, gabinety rehabilitacyjne i lecznice oraz zaplecze hotelowe. W chwili obecnej cały budynek jest rozkradziony ze wszystkich metalowych elementów, natomiast jego konstrukcja naprawdę robi duże wrażenie. Największe wrażenie robi basen oraz hala sportowa. Niestety elementy nośne dachu nie wytrzymały tego ciężaru i wiele belek jest połamanych, co za chwilę będzie skutkowało tym, że obiekt po prostu się zawali. Obiekt ten był częścią szerokiego planu inwestycyjnego zatwierdzonego przez władze krajowe już w 1974 roku. Tak naprawdę do zakończenia budowy pozostało niewiele, jednak rok 1989 przyniósł zmiany. Inwestycje wstrzymano w ramach oszczędności, a pion inwestycji w zakładzie, który budował ten obiekt, rozwiązano. Dzisiaj obiekt znajduje się w stanie agonalnym, niemniej działka, na której jest położony, jest bardzo atrakcyjna i prawdopodobnie skończy się tym, że obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce, jak to bywa w chwili obecnej, powstanie kolejne osiedle mieszkaniowe. Jeżeli chcecie zwiedzić ten obiekt, musicie go sobie znaleźć, ale patrzcie do góry, bo belki stropowe są w stanie fatalny.